Siemaneczko, witam was, tutaj Bóg Blantowski z nowym glitchem GTA 5. Mam dzisiaj dla was nową metodę kopiowania solo. Jest to bardzo łatwa metoda, dlatego wam ją pokazuję, lecz poprzednia moja metoda również działa. Znaczy moja metoda, metoda, którą pokazałem wam na moim kanale, ta poprzednia również działa. Potrzebujecie bazę, która będzie pełna i potrzebujecie jeden pojazd, który możecie stracić. I teraz przechodzimy do podziękowań za donaty. Pierwszy jest wyrwałomusie.pl. Jest Buch, jest Kasa, pozdro. Wyrwałomusie.pl. Pozdrowienia dla ciebie również. Elo. No i mamy jeszcze minik. I odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że nie ma glitchu na ominięcie limitu dziennego sprzedaży. Pozdrawiam wszystkich oglądających, pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie teraz oglądają. Zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, do tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaczynamy glitcha od tego, że wzywamy mobilne centrum operacyjne. W mobilnym centrum operacyjnym musimy mieć zaparkowanego Deluxo. Wiem, że Deluxo jest drogi, ale już teraz od 2 tygodni mamy tego glitcha na przekazywanie samochodów, także większość z was na pewno już tego Deluxo ma również. Dlatego pokażę wam tą metodę, bo jest również bardzo łatwa. Jest dużo łatwiejsza niż ta metoda, którą widzieliście wczoraj z Deluxo. Tamta metoda to jest porażka. Tam potrzeba Einsteina razem z liczydłem, żeby to zrobić. Tutaj ta metoda jest bardzo prosta. Ta metoda wyjdzie każdemu. Ta metoda to petarda. To Bóg Blantowski, najlepszy kanał z gliczami w Polsce. Elo. No i wbijamy się do mobilnego centrum operacyjnego. Pamiętajcie, że w mobilnym centrum operacyjnym musicie mieć przechowywalnię pojazdów. Nie może być to warsztat pojazdów i zbrojeń. Tutaj właśnie musicie mieć zaparkowanego waszego Deluxo, wyjeżdżacie nim na zewnątrz. Glitcha robicie na każdej sesji, nieważne czy to jest sesja publiczna, czy dla zaproszonych. Glitch działa jednak tylko dla PS4 i Xbox One. Dobra, mamy naszego Deluxo, mamy mobilne centrum operacyjne przy bazie. No to jedziemy teraz pod bazę. No i robimy ten trik z wchodzeniem na pulpit, jak mamy pełen komunikat o pełnej bazie, czyli podjeżdżamy po bazę, zatrzymujemy się, zapala się komunikat o pełnej bazie, a my wchodzimy na pulpit, czyli wchodzimy na dashboard, później wracamy do gry. Dzięki temu znika nam ten komunikat, no i możemy teraz sobie jechać pod mobilne centrum operacyjne. Jedziemy pod mobilne centrum operacyjne i teraz będziemy robili taką sztuczkę, że będziemy jechali w stronę mobilnego centrum operacyjnego i przed samym wjazdem do mobilnego centrum operacyjnego będziemy przechodzili w ten tryb latania. Czyli przechodzimy w tryb latania dosłownie przed samym mobilnym centrum operacyjnym. No i jedziemy, jedziemy za pierwszym razem, najprawdopodobniej się wam nie uda to zrobić, bo ciężko jest to zrobić, albo będzie za prędko, albo po prostu wyjdzie za późno. Tak bynajmniej mi to wychodziło za pierwszym razem. No i tutaj teraz dochodzimy do tego momentu, kiedy mi się nie udało. Widać, że się nie udało, bo koła są rozłożone, dlatego teraz musimy dołączyć do kogoś z innym trybem cerowania, jeżeli gramy na Xbox One. Jeżeli gracie na PS4, wystarczy odpalić ostatnie aktywności i anulować ten komunikat, który wam wyskoczy. Wracacie później do gry. A my na Xbox One po prostu dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Ustawcie sobie swobodny tryb celowania, jak będziecie w kreatorze lub na fabule. Wszyscy inni używają w 99% asystowanego trybu celowania. Dobra, potwierdzamy pierwszy komunikat, drugi komunikat anulujemy. Jak widzicie, kręci się nam ładowanie. Teraz podjeżdżamy jeszcze raz pod bazę, wchodzimy na pulpit przy pełnym, czy komunikacie o pełnym garażu. No i lecimy znowu pod mobilne centrum operacyjne i teraz jedziemy w stronę mobilnego centrum operacyjnego. Jak już dojeżdżamy do mobilnego centrum operacyjnego, wchodzimy w tryb latania. Jak widzieliście, było to wyraźnie widać, że zanim się zrobił czarny ekran, mój samochód już się unosił. U was też samochód musi się już unosić. Jeżeli wasz samochód się nie unosi, to zrobiliście to za późno i samochody się wam nie skopiują, także lepiej to powtórzyć ten krok jeszcze raz. Jak się wam uda, tak jak mi, zabraża was na czarnym ekranie. Musicie dołączyć do kogoś z innym trybem celowania, jeżeli gracie na Xbox One. Jeżeli gracie na PS4, wchodzicie w ostatnią aktywność, anulujecie ten komunikat. W ostatnią aktywność oczywiście, która odpali GTA Online. Anulujecie ten komunikat, który wam wyskoczy. No i później dalej już jest reszta tak samo jak tutaj. Jedziemy pod bazę, ale nie podjeżdżamy od przodu, tylko podjeżdżamy od boku. Rozpędzamy się, jak jesteśmy już nad bazą, lekko przyhamowujemy, wtedy łapie się ten komunikat o pełnej bazie, trzeba poczekać chwilę,
potwierdzić komunikat, wysiąść z samochodu, zabić się jak najszybciej. Także zabijamy się jak najszybciej, skoro trzeba. No i później już teraz musimy wezwać pojazd, który chcemy sobie kopiować. Pamiętajcie, że pojazd, który będziecie kopiowali, musi mieć tablicę iFruta, jeżeli chcecie na tym bezpiecznie zarobić. Jeżeli nie macie tablicy iFruta, możecie kopiować kilka lowriderów, nie tylko LG Retro. Możecie kopiować również sobie na przykład Kometa, możecie sobie kopiować Bacanera, możecie sobie kopiować Sultana lub jakieś inne te samochody. Im więcej tych samochodów będziecie mieli, to wtedy będzie Wam łatwiej to zrobić. I później jak będziecie sprzedawali te samochody bez tablicy iFruta, to nie sprzedajecie dwa razy LG Retro, tylko sprzedajecie sobie raz LG Retro, raz Bacanera, raz Sultana, raz tam jakiś inny ten samochód. Wiecie, o co chodzi. Nie, żeby nie sprzedawać cały czas tą samą tablicą rejestracyjną, to robicie sobie kilka rodzajów samochodów do kopiowania. Na przykład Bacanera, Sultana, LG Retro, nie wiem co tam kto chce, byle to było odbędego, wtedy na tym zarobicie najwięcej. A ja teraz będę to robił na Sultanie. Zwróćcie uwagę, skąd wziąłem ten samochód, bo później na koniec filmiku, jak wyjadę tym skopiowanym samochodem, zadzwonię właśnie do tamtego garażu i pokażę Wam, że ten samochód ciągle tam stoi, mimo że ja zaparkuję go u siebie w bazie. Dlatego zadzwoniłem do mechanika, a Was już teraz zapraszam do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe, zajebiste filmiki, które uploaduję specjalnie dla Was na moim kanale. Bugmantowski, Wasz ziom, hello! No jak tutaj mamy już to zrobione, no to znowu musimy teraz jeszcze stanąć tak, żeby nas teleportowało do środka i na zewnątrz. Każda baza ma swoje miejsce, jeżeli możecie znaleźć miejsca, po prostu zablokujcie sobie drzwi samochodami z ulicy, helikopterem, czymkolwiek co macie pod ręką. Ważne, żebyście się teleportowali do pojazdu. Wtedy stajemy na zewnątrz pojazdu, przez menu interakcji otwieramy sobie prezydenta klubu, podświetlamy na jedno kliknięcie zwróć pojazd do garażu i będziemy klikali zwróć pojazd do garażu i wsiadaj do pojazdu jednocześnie. Jednocześnie klikamy zwróć pojazd i wsiąść do pojazdu. Jeżeli w pojeździe siedzimy, otwieramy menu interakcji, wchodzimy w prezydenta klubu i widać zwróć pojazd do garażu, to znaczy, że się udało. Jeżeli nie, musicie powtórzyć ten krok jeszcze raz, żeby osiągnąć właśnie taki efekt. Ja tutaj teraz lubię sobie podjechać z tym otwartym menu prawie pod sam bunkier. Przed bunkrem zamykam te menu interakcji, podjeżdżam pod bunkier, nie pod bunkier, sorry, pod bazę, jeszcze mi się to ciągle myli, ale podjeżdżamy pod bazę. Pamiętajcie, że baza musi być pełna i w bazie musicie mieć pojazd, który możecie stracić. Czyli wjeżdżamy do bazy, potwierdzamy komunikat o pełnej bazie, podmieniamy pojazd, czekamy, aż zakręci się w prawym dolnym rogu kółko zapisywania gry. Na razie mamy ładowanie. Jak jest zapisywanie gry, nie ma nic żadnego napisu, po prostu jest kółko kręcące się w żółtym kolorze. No i podmieniamy ten samochód za jakiś pojazd, który możemy stracić. Polecam Wam, tak jak ja tutaj, podmieniać go za darmowe LG RH8. No i teraz zamykamy grę i za chwilę będziemy wracali tutaj z powrotem. Bugmantowski, Wasz ziom, hello! Tak więc kółko zakręciło się na żółto w prawym dolnym rogu, można zamykać grę, włączać ją z powrotem na nowo. A ja już teraz zapraszam Was do klikania lajków, subskrypcji, do wpłacania donate'ów. Oczywiście link do donate'ów macie na dole w filmiku, pod filmikiem, w opisie. Tak samo jak cała masa różnych innych linków do innych filmików z moimi glitchami i nie tylko. Bugmantowski, Wasz ziomelo. No i po powrocie do gry wsiadamy do tego samochodu. Pamiętajcie, że samochód musi mieć tablicę iFruta lub tak jak tutaj te zgliczowane tablice, które Wam pokazywałem, które można było sobie zrobić prędzej glitchem, kiedy kopiowały się samochody jeden na drugim. No kto ma te tablice, ten ma, kto nie chce, może jeszcze sobie skopiować od znajomych, którzy mają. A ja teraz po prostu jadę tym samochodem do mechanika, żeby go sprzedać. A w międzyczasie jeszcze właśnie zadzwoniłem do swojego mechanika, żeby pokazać Wam, że ten samochód, którego użyłem do kopiowania, który zaparkowałem w bazie, wrócił do siebie, do garażu, czyli wrócił na swoje miejsce, a ja jadę teraz skopiowanym samochodem, który jest moim darmowym samochodem, 100% solo. Jeżeli to byłby LG Retro, jeżeli bym miał tablicę iFruta na LG Retro, to byłaby prawie bańka. No tutaj będzie 770 tysięcy. Też jest to całkiem niezły efekt. Pamiętajcie, jeżeli nie macie tablicy iFruta,
Musicie skopiować sobie kilka modeli tych samochodów, na przykład 5 LG Retro, 5 Sultanów, 5 Bacanerów, ja daję takie przykłady tylko. I później jak będziecie sprzedawali te samochody, to nie sprzedajecie tylko LG Retro, tylko sprzedajecie jedno LG Retro, jednego Sultana, jednego Bacanera. I później od nowa, jednego Sultana, jednego LG, jednego Bacanera. Dzięki temu trikowi będziecie zawsze sprzedawali samochód z innymi tablicami rejestracyjnymi, nawet jeżeli macie na przykład po 5 lub po 10 samochodów z takimi samymi tablicami. Dzięki temu, że macie kilka rodzajów samochodów, macie kilka rodzajów takich samych tablic i nie będziecie mieli limitu dziennego sprzedaży. A ja teraz już wjeżdżam do mechanika, sprzedaję ten samochód. Was zapraszam na filmiki, które już wkrótce. Był Blantowski, wasz ziom. Elo! We'll be right back.